Dzień dobry, moi kochani. Ale mamy problem, jak to w większości krajów, z tankowaniem butli. Skręć w lewo. Bo większość po prostu stacji się boi, nie zna gazbanków. Bo problem jest taki, jak już wam mówiłem scenę wcześniej, że tutaj nie można tankować samemu na stacji gazu. Musi podejść człowiek, podłączyć i tak dalej, bo jak robicie to sami, to krzyczą, a nie, 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 i tak dalej. Na twarzy wrócił też uśmiech, pomimo niepogody. To wszystko zasługa tej oto pani. Muszę ją pochwalić. Obiecałem wam ładne ujęcia mostu, więc to właśnie czynię. Rzućcie sobie oko. Dzień dobry, moi kochani. Poza tym, że jest piękne słońce, to dzień jest taki, wiecie, o zobaczcie, pracujący. Jest trochę bałagan, no bo pełno papierów, ja widzicie, biorę się za montaże, a i tak jeszcze muszę wrócić potem do papierów. To będzie długi, nudny dzień. Taki, których nie lubimy, a na szczęście są takie w sumie dwa w miesiącu, które bardzo mocno nas angażują. Później, no jest tej pracy też sporo, ale troszeczkę mniej, bo znajdujemy też trochę czasu dla was i na podróżowanie, które bardzo lubimy. Jeszcze kawka będzie zaraz zrobiona. Tutaj już nasz obiadek przygotowany. Także w sumie my wiemy, że z tego miejsca tutaj dzisiaj się pewnie nie ruszymy. Chociaż po południu się stąd zabierzemy. I wtedy też zobaczycie dalsze nasze przygody. Udało się, moi drodzy, opłacić ten wyjazd. Nie jest to jakieś mega skomplikowane. Jest część po polsku, część po włosku, ale da się jakoś tę maszynę obsłużyć, chociaż Włosi też mają z nią pewne trudności. W każdym bądź razie cena jest taka, jak faktycznie, czyli 6 euro za dobę, jeśli jesteście tutaj do 48 godzin. My właśnie nasz limit czasowy pomalutku byśmy wyczerpali, bo zostały nam jakieś dwie, ale że nie chcemy jechać po nocy, to wyjeżdżamy już teraz. Nie wyrobiliśmy się z całą pracą, ale to nas nie martwi, no bo będzie jeszcze cały wieczór, żeby to faktycznie wszystko ładnie pokończyć. Odcinek na szczęście zdążył się wrzucić, więc macie co oglądać. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na dalsze przygody. Kierunek to południe Włoch, ale będziemy jechać tą częścią wschodnią, a nie zachodnią, która jest uważana za tą ciekawszą, bo to tam jest Rzym, to tam jest Pisa, to tam są inne te miasta, które słyną na cały świat. Nie martwcie się, je też kiedyś odwiedzimy. Udało się zatankować wodę bez problemu. Zresztą tych punktów z wodą tutaj jest dużo, chociaż niektóre są oznaczone, że po prostu po sezonie są wyłączane. No pewnie chodzi o to, żeby po prostu nie popękały rury. Kieruj się na wschód. Następnie skręć w lewo. Prawie. Oponą. Zawrócimy, zawrócimy. Aha, i tak mogę iść prosto. Dobra. Chciałem wam tylko pokazać, jak ten punkt wygląda. Rzućcie sobie okiem. Bardzo dobre ciśnienie, bezproblemowe tankowanie, parking naprzeciwko, czego chcieć więcej. Ale mamy problem, jeśli chodzi... Jedzie coś tam? No nie widzę, bo zasłania mi przyczepą. A teraz? No jedzie, ale daleko. Ale mamy problem, jak to w większości krajów, z tankowaniem butli. Skręć w lewo. Bo większość po prostu stacji się boi, nie zna gazbanków. No ale bądźmy dobrej myśli, jedziemy szukać takiej, która zatankuje nam te butle. No dzisiejszy dzień, jeśli chodzi o nagrywanie, to na pewno nie jest dla was zbyt interesujący, ale takie też jest życie w przyczepie, chciałem powiedzieć, w vanie. Van life'u, do czego ogląda. Ale to może też dobrze, bo to nie jest tak zawsze pięknie i kolorowo jak na Instagramie, czy jak na niektórych shortach, czy pięknych różnych filmach. Życie, takie życie w przyczepie, w drodze, to też pewne przeciwności. Tutaj na pewno przeciwnością nie jest woda, do której czasem też mieliśmy problem, ale zawsze jakoś się udawało. Jest tutaj problem z tym gazem. Włosi w ogóle nie czytają tego, co mamy napisane, a mamy napisane jasno, czy możemy tutaj zatankować GPL-a, bo problem jest taki, jak już wam mówiłem scenę wcześniej, że tutaj nie można tankować samemu na stacji gazu. Musi podejść człowiek, podłączyć i tak dalej, bo jak robicie to sami, to krzyczą, a nie, 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 i tak dalej. No. Więc, żeby miało to ręce i nogi,
podchodzę i pokazuję mu, czy mogę zatankować tutaj gazbank. Już nawet nie piszę butla, tylko gazbank. On od razu, że nie jest, że butla, pokazuje mu. Mam po włosku przetłumaczoną instrukcję od gazbanka, żeby jasno jest tam napisane, że można do 80% tankować gaz, GPL i tak dalej. Oczywiście, że oni uważają, że nie wolno. Nie znam niestety włoskiego, więc ciężko mi się z nimi dogadać. Angielski tutaj jest naprawdę bardzo kiepsko. I zamiast przeczytać tą instrukcję, trzeba tylko jedno zdanie i na tym kończę. Bo w pierwszym zdaniu, w instrukcji od gazbanku, niestety jest napisane, że jest to butla. A butli tankować nie można. Mamy oczywiście alternatywę. Prawdopodobnie kupimy po prostu tutaj tą butlę i będziemy wymieniać te butle na stacji, pomimo tego, że mamy gazbanka. Mam też jedną wizję, jak ich oszukać. Zrobić sobie wlew od samochodu przy zderzaku i odprowadzić butlę, czasami odprowadzić wąż do przyczepy. No i to też by rozwiązało całą sytuację, bo przed stacją bym to po prostu podłączał, za stacją odłączał i oni nie wiedzieliby, że tankują mi butle w przyczepie. Musiałbym tylko kupić zawór zwrotny i rurkę w sumie, bo resztę mamy. Wszystkie złączki potrzebne i tak dalej. Więc będę sobie dzisiaj jeszcze patrzył po pracy na internecie we Włoszech, ile to kosztuje. Czy taniej wyjdzie mi kupić butlę i ją po prostu tutaj wymieniać, czy taniej wyjdzie nam kupić zawór zwrotny, trochę rurki i wlew, który zamontuję przy zderzaku. No, tak to się czasem dzieje, ja się troszeczkę rozgadałem, ale chcę wam wytłumaczyć, gdzie tu jest problem. A problemem jest to, że w nocy tutaj jest jeszcze na północy dosyć chłodno. Oczywiście w najgorszym wypadku możemy uciec na południe i tam przetrwamy, bo rano, kiedy tutaj się budzimy, nawet na północy, jest w przyczepie już gorąco. Więc my teraz będziemy wszystko rozkminiać, przekminiać i załatwiać. A z wami pomału żegnać, chociaż jeszcze na koniec zobaczcie sobie, jak wygląda właśnie ten parking. Przed chwilą przyjął jeszcze tutaj kamperek. Ogromny, pusty, więc nie pozostało nic innego, jak rozstawić nóżki od przyczepy, zabrać wszystkie rzeczy z samochodu, no i iść się grzać, bo jak możecie zobaczyć, dym już tutaj ładnie leci. To znaczy, że robi nam się ciepło. Dzień dobry, po godzinie 12. Jak widzicie, słoneczko jest w krótkim rękawku, nie jest zimno, chociaż trzeba powiedzieć, że w nocy i rano padało. Teraz, jak możecie zobaczyć, jest trochę chmur, trochę słońca, tak się ta pogoda tutaj zmienia. Jeśli chodzi o parking, byliśmy sami, nic się nie działo, spokój i cisza. Dzisiaj w planach dwie rzeczy. Najpierw oczywiście musimy tutaj sobie wszystko poogarniać, bo papiery i to już głową wychodzi. Jednak chowamy się i ruszamy. Najpierw będziemy szukać, bo pisałem na Campermeistrach, co zrobić, żeby zatankować te butle. Wszyscy doradzają, żeby szukać małych stacji gdzieś na wioskach. No i dzisiaj do dwóch, trzech takich podjedziemy i mam nadzieję, że uda się te butle zatankować. To jest plan na dzisiaj. I drugi plan na dzisiaj to dojechać do miejsca, które będziemy zwiedzać jutro. A miejsce to zupełnie nowy kraj. Niby jesteśmy we Włoszech, ale tutaj nie tylko jest Watykan jako enklawa, jako państwo we Włoszech, ale jest tu jeszcze jedno państwo. Jestem ciekawy, czy wszyscy pamiętają lekcję geografii. Jeśli nie, to nadrobimy to dzisiaj po południu, bo wtedy powiemy wam, gdzie dokładnie jesteśmy. Jeśli oczywiście uda się wjechać, bo wjeżdżamy do nowego państwa i tam teoretycznie można wjechać na dowód, ale i zaleca się mieć paszport. Wszystko wam pokażemy, więc oglądajcie dalej kolejny dzień naszych przygód w słonecznej Italii. Wyjechaliśmy i mamy dwie informacje. Pierwsza to taka, że na trzech stacjach nie chciano nam zatankować. Na każdej mówili, że nie wolno, że to idą do więzienia i w ogóle całe te historie. Nie wiem, czy tutaj z tych Włoszech coś się wydarzyło, że jakaś butla wybuchła, ale teraz zmieniamy temat, idziemy na zakupy do Coopa, bo jeden pan tutaj na stacji był dosyć uprzejmy i powiedział nam, że jest tutaj punkt, na którym może nam je zatankują. Pojedźmy. Zobaczmy. 4 km to niedużo, jeśli chodzi o odjechanie od zaplanowanej trasy, więc tam podjedziemy, ale ponieważ tutaj jest siesta i musimy poczekać do 14:30, to najpierw zrobimy sobie zakup, na które was zaprosimy i przy okazji sprawdzimy, czy ceny we Włoszech są takie same jak w Polsce.
za 220 zł mamy mandaryneczki, jabłuszka, jogurty, chlebek, ręcznik papierowy, znalazł się też lód waniliowy, no i woda i takie różne inne pierdki, podobnie cenowo, tak patrząc zarytynkowo, ale zrobię też taki odcinek, gdzie będziemy sobie chodzić na spokojnie po sklepie i sprawdzać ceny. Teraz przyznam szczerze, po prostu wyleciało to z głowy, tak się oddałem zakupom, a to pewnie dlatego, że jesteśmy już troszeczkę głodni, a nasze zapasy zostały bardzo mocno uszczuplone. Ale najpierw zobaczmy, czy uda się zatankować nasze gazbanki. Widzicie niezbyt uśmiechniętą minę, a to dlatego, że to miejsce, które polecał nam ten miły pan ze stacji, to tak naprawdę zwykły sklep z narzędziami i tam na pewno gazu nam nie zatankują. W sensie byłem, pytałem. No i w sumie poszukiwania pomału są zakończone. Będziemy pewnie co jakiś czas na jakąś stację wjeżdżać i pytać, ale domniemamy, że po prostu nikt tego gazu nam nie zatankuje. Więc albo pozostaje szybko wjeżdżać, podłączać się i tankować i czekać, aż przyjdą, albo kupić butle. Albo przygotować sobie wlew przy zderzaku. Będziemy myśleć i damy wam znać. Dotarliśmy do miejscowości Rimini. Bardzo kojarzy nam się ze sklepem Rimi, który był chyba, z tego co dobrze pamiętam, na Łotwie albo i też w Estonii. Można sprawdzić, gdzieś tu wam podczepię sezon, w którym właśnie kraje bałtyckie odwiedzaliśmy. Można sobie zobaczyć, jak wygląda tamtejsze wybrzeże. Trochę się zepsuła pogoda, trochę pada, ale ma przestać. Jeszcze przez godzinę będzie jasno, więc powinno być ok. To popołudnie rozpoczniemy od wizyty w jednym z lokali, gdzie 300 opinii daje ocenę równą 5-0 na Google. I to nie są żadne udawane opinie. Widać, że każda jest inna, ale każdy pisze to samo. Przepyszne jedzenie, dobre ceny i super obsługa. A to wszystko musi składać się na dobre albo perfekcyjne doznania kulinarne. Zresztą my też będziemy tego kosztować i wam powiemy, czy naprawdę warto tutaj do tej knajpki przyjechać. Ale jesteśmy tutaj jeszcze ze względu na dwie bardzo fajne atrakcje. Jedna to park i most sprzed dawnych lat, tak to nazwijmy. No i takie słodkie, kolorowe, włoskie uliczki. Na twarzy wrócił też uśmiech pomimo niepogody. To wszystko zasługa tej oto pani. Muszę ją pochwalić. Ona rozkminiła. Ja tutaj kombinowałem jak z samochodu, żeby tankować te butle w przyczepie. A Iza uprościła ten pomysł. Wystarczy, że zrobimy ten wlew faktycznie na zderzaku, ale butle przecież możemy z przyczepy przełożyć do bagażnika. I kiedy będzie się ona tankowała, to będzie w bagażniku. Oni będą myśleć, że tankują auto, a tak naprawdę będą tankować nam butle. Powiedzcie, czy to nie było takie proste? No jednak potrzeba jest matką wynalazku. O właśnie. Więc teraz ja tymi rączkami zrobię to tak, że wlew będzie na zderzaku, no i będziemy tankować sobie butle. Ale to dopiero pewnie jutro, bo muszę na spokojnie to zrobić, tym bardziej, że to zwiedzanie i jeszcze dojazd do naszego miejsca noclegowego jest dzisiaj w planach. I tak wiem, powiem wam, gdzie jedziemy. Jak zawsze zobaczymy się na kolejnej granicy, ale najpierw skupmy się na tej miejscowości. Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć po przepysznych tortellini, a już jesteśmy na kawce. Ale chwila o nich, bo są trzy rodzaje. Malutkie, które też można zamówić sobie w jakby takim rosole. Są troszeczkę większe, są też smażone tortellini.
No pan bardzo miły, widać, że opowiada o tym jedzeniu z ogromną pasją, zaangażowaniem i obsługa naprawdę na najwyższym poziomie i do tego smak, który no, wynagradza wszystko. Też zresztą możecie posłuchać, jak twoje? Pyszne z pistacjami, no to są te tortellini, które myślę, że warto spróbować, jeśli tutaj właśnie w Rimini będziecie, a tutaj mamy kawę, która nazywa się pasuccio, chyba tak to się nazywa, a tutaj klasyczne espresso z pianką. Więc my się teraz oddajemy chwilowi relaksu i energii, żeby móc wam jeszcze co nieco tutaj ponagrywać. Kawka wypita, więc zobaczcie sobie, jak wygląda kolejna część starówki, centrum. No, naprawdę robi to klimat. Gdyby te światełka tu jeszcze zagrały, to uwierzcie mi, byłoby tu bajecznie. Jak się tutaj prezentuje wieżyczka. Ale też zobaczcie, jest tutaj jeszcze jakiś pomnik. No i fontanna w podobnym stylu jak ta w Dubrowniku, którą też mogliście zobaczyć w poprzednich sezonach. No ładnie, trzeba to powiedzieć. Wiem, że niewiele widzicie, ale zaraz ten piękny most Ponte de Tiberio, chyba tak się nazywa, jeśli pamiętam dobrze i dobrze to wymawiam, no to wam go ładnie pokażemy, bo jest podświetlony, ale oczywiście od drugiej strony, od dołu. Najpierw idziemy na tą ładne domki kolorowe, tam porobimy zdjęcia, które oczywiście znajdziecie na naszym Instagramie. I tam was zapraszam, instagram.com/hitplaneta.pl. I choć się, moi drodzy, staramy i używamy różnych kamer, to i tak musicie wiedzieć, że tutaj, kiedy byłoby piękne słoneczne światło, albo takie zachodzące lub też wschodzące, no to na pewno te uliczki wyglądałyby bardziej bajecznie. Ale i tak robią bardzo ładne wrażenie. Więc jeśli gdzieś, kiedyś koło Rimini będziecie przejeżdżać, to warto tutaj się wybrać. Obiecałem wam ładne ujęcia mostu, więc to właśnie czynię. Rzućcie sobie oko. To może jeszcze troszeczkę historii na temat tego mostu, bo wybudowany został między 14 a 21 rokiem naszej ery. Za panowania takich cesarzy jak Tyberiusz czy August. I właśnie imię Tyberiusza ten most nosi. Został zresztą kilkukrotnie uszkadzany specjalnie po to, żeby różne wojska nie mogły przechodzić, ale na szczęście w czasie II wojny światowej Niemcy go nie zniszczyli. Największe odbudowy i renowacje to okres wieku XVII. Kto bardziej zainteresowany? Odsyłam oczywiście do internetu, a my odsyłamy siebie do auta, żeby ruszyć w dalszą drogę. No to witamy w ruinach XV-wiecznego zamku z Rimini. Wejście bezpłatne, bardzo fajny klimat, ten dymek pewnie widzieliście przed chwilą na przebitkach, robił robotę. Tutaj główna instagramerka kanału Hit Planeta,
A tak prezentuje się on z drugiej strony. No jest ładnie zadbany, pewnie można go też zwiedzać od środka. Nie wczytywaliśmy się w jakieś tam bardzo mocne szczegóły, ale bardzo fajnie tutaj zresztą się spaceruje po ścisłym centrum i najbliższych okolicach. Udało się wrócić na parking. Bardzo fajny, zresztą możemy go polecić i zaznaczymy go Wam na mapie, bo jak będziecie w Rimini, to warto tutaj się zatrzymać. To prawda, chłopaki grają w piłkę, ale myślę, że to nikomu nie będzie przeszkadzać. Ale teraz już czas najwyższy powiedzieć Wam, dokąd zmierzamy. Nowy kraj, który będzie na naszej liście, to San Marino, bo właśnie taka enklawa na, można powiedzieć, terytorium Włoch istnieje i ma się dobrze i jest tam przepięknie, bo z gór, które właśnie centrum San Marino to wielka góra, więc z tej góry można oglądać przepiękne widoki właśnie na Włochy, na Rimini. Za 12 km będziemy na miejscu. Jeśli będzie coś widać, to Wam pokażemy. A jeśli nie, to zobaczycie wszystko jutro, bo będzie słonecznie i pięknie. No to moi drodzy, oficjalnie witamy Was w San Marino. No w sumie niewiele się zmieniło, patrząc na Włochy. Zmienia się na pewno jedno. Wjeżdżamy ostro do góry, bo na samą górę, żeby w ogóle wjechać, no to musielibyśmy pewnie się wdrapywać. Ale jutro spacerkiem z naszego parkingu przejdziemy się i wszystko Wam dokładnie pokażemy. A teraz dajcie skupić mi się na drodze, bo zaczynają się robić, o właśnie, takie zakrętasy. No i jeszcze 5,7 km wspinaczki. Dla tego zestawu to zawsze jest dużo. Nie wiem, kochani, czy widać te wypieki. Nie wiem, czy je widać, ale na pewno je czuję. Jest bardzo gorąco. Powiem tak, jak jedziecie takim zestawem, to, bo tam jest jakaś alternatywna droga, taka bardziej dookoła i zygzakowa. My oczywiście, słuchając nawigacji Google'a, jechaliśmy taką bardziej prostą, do góry. I tą nie jedźcie. Jeśli macie taki zestaw jak my, to naprawdę nie pchajcie się tutaj, bo my jechaliśmy bardzo dużo na jedynce, a momentami na tej jedynce to i tak było za mało. W sensie koła tak buksowały, no paliliśmy gumę, mówiąc zero-jedynkowo. Podjazd na ten parking to jest po prostu koszmar, ale domniemam, że gdybyśmy jechali tą drugą drogą, czyli dłuższą, ale mniej taką górzystą, w sensie nie tak bardzo podcinającą do góry, bo tam z 15-16 stopni to jest minimum, bo wiele gór już pokonywaliśmy tym zestawem, ale teraz prawie nie daliśmy rady. Więc jeśli będziecie się pchać takim zestawem, to naprawdę wybierajcie tą drugą trasę. My oczywiście, jak jutro będziemy stąd jechać, czy pojutrze, no to pojedziemy tą dłuższą trasą, żeby też nie zjeżdżać tak bardzo mocno w dół i sprawdzimy dla Was, czy faktycznie ona jest lepsza. Dobra. Tyle z gadania, teraz trzeba troszeczkę ochłonąć, dać odpocząć też autku, no i zająć się rozpakowywaniem i przygotowywaniem przyczepy do noclegu. Przyczepa rozstawiona, auto zaparkowane, miejscówka gotowa do eksploatacji. My teraz zrobimy sobie kolację, no i jak zawsze będziemy sobie wszystko przygotowywać. Ja jeszcze oczywiście usiądę do montażu, także standardowy dzień vlogera, który jest cały czas głodny kolejnych przygód i cieszę się, że jesteście razem ze mną, dlatego pamiętajcie o łapce w górze, bo to daje naprawdę fajnego kopa. Piszcie też komentarze, z chęcią na nie odpowiadam. No a jak się kiedyś spotkamy na trasie, to po prostu zajedźcie do nas i sobie chwilę porozmawiamy. A już teraz pozostaje zobaczyć, chociaż tym światłem, jak prezentuje się nasze miejsce, ale jutro rano oczywiście pokażę Wam dokładnie, jak to wszystko wygląda. A teraz jeszcze rzućcie sobie oko, jak to wygląda z góry nocą. No i będziemy się pomału żegnać. To przełączamy się na nową kamerkę. Tutaj kolejne kamperki stoją, możecie sobie zobaczyć. No i tutaj już okolica, która jest na dole tej jakże ogromnej góry, bo wierzcie mi, jeszcze raz to powtórzę, wjazd tutaj był bardzo, bardzo straszny.
i ciężki.